Witajcie na kanale ZeptoBox. Dzisiejszym bohaterem będzie ta oto latarka, która jest świetna pod względem oświetleniowym i technicznym. Ma tutaj takie zespolone LEDy i do tego jedną tutaj. Włącza to się tym włącznikiem, jeden raz to się zaświeca ta lampka, teraz nie działa. Drugi raz zaświeca się ta i trzeci raz wyłącza się wszystko. I teraz co z nią jest nie tak? Otóż ma magnesy, ma fajną stópkę regulowaną, ma haczyk, więc jest szalenie pomocna przy pracy. Ale zasilanie to trzy paluszki AA i mógłbym teoretycznie kupić tutaj akumulatorki, bo te trzy paluszki niestety działają góra godzinę. Ale akumulatorki też używałem. Z akumulatorkami jest ten problem, że mają dużo niższe napięcie, czyli intensywność tego światła jest wtedy dużo słabsza. I dodatkowo, no nie wiem, 15 minut świecenia to naprawdę o bardzo dużej pojemności. Tak niestety ten LED jest prądożerny, że tak powiem. Poza tym akumulatorki AA litowo-jonowych, jak wiecie, nie ma. Nie ma dlatego, że napięcie pracy by było ich inne, więc są niklowo-manganowe najlepsze, czyli NiMH, o ile się nie mylę. Mówię wszystko z pamięci, więc jeżeli coś zawsze przekręcę, to mnie możecie śmiało w komentarzu poprawić, żeby inni też tego błędu nie powielali. W każdym razie baterie 18650. Litowo-jonowe. Ogniwa to są z demontażu akurat te konkretne. No i dlatego nie kosztowały mnie nic. Bateria od laptopa jak pada, to można spokojnie sobie odzyskać, bo one pracują zazwyczaj jeden za drugim szeregu i wystarczy, że jedno z czterech ogniw się uszkodziło i już cała bateria do laptopa jest niesprawna, natomiast ogniwa poszczególne tak. Więc dwa ogniwa, koszyczek, który kupiłem, koszyczek tak zwany równoległy, czyli on wygląda, niestety ma tam nawet, nie wiem czy zobaczycie, ma tam nawet nieprawidłowo w środku opisane, bo ma narysowane jakby, że jedna bateria w tą stronę tu plus, a druga w drugą tu plus, nie wiem czy to widzicie, natomiast to jest prawidłowo i równolegle, to znaczy tu mamy zmostkowane plusy, mamy zmostkowane minusy i wyprowadzony jest plus i minus czerwonym i czarnym przewodem, więc prawidłowo. Natomiast trzeba uważać wtedy przy wkładaniu, no bo najlepiej to zalepić nieprawidłowe te oznaczenia, bo taki koszyczek, widzicie, się trafił. No i właśnie w celu ustabilizowania tego świecenia światła, standardowo bateryjka taka niby 1,5 V, tak? 1,5 V bateria ma napięcie co najmniej 1,6, nawet 1,7 V, gdy jest w pełni naładowana, gdy jest rozładowana około 1,2, więc na tym to bardzo było widać w jasności świecenia. Stąd też zdecydowałem się na tak zwany boost converter, czyli konwerter. Ogniwo ma napięcie 4,2, maksym, gdy jest na maksa naładowane, a najmniej jest 3,7, więc teoretycznie ten koszyczek, to ogniwo mógłbym 1:1 sobie założyć i tyle. W każdym razie, dziś chcę Wam pokazać, że do tego to zamontuję, ten koszyczek być może tu się zmieści, być może nie. Na pewno trzeba będzie wyciąć dziurę, otwór, nie dziurę właściwie. No i, ale tak dosyć wygląda, że może tu go wcisnę. No to rozkręcamy, żeby zobaczyć w ogóle co jest w środku. Nie wiem czy z tej strony się otwiera, czy z tamtej. Jeszcze a pod baterią może też zobaczymy, czy czasami nie ma jakiejś śrubki. No akurat nie ma tutaj w tej wnęce. Nie wiem jak się tą lampkę rozbiera. Rozbieram ją pierwszy raz. Coś mi tutaj ogólnie, a tak jakby te rączki tu były zlewane razem. Może to się tu zapina jakoś. No niestety to jest chyba zalane.
Słuchajcie, taka niespodzianka. Ja tu oczywiście to wcześniej złamałem, ale jak zatrzymałem kamerę w międzyczasie, to zobaczyłem, że tutaj jest taki zatrzask, więc może to jednak są tylko takie dwie nakładki, takie plastikowo-gumowe. Że to nie jest zalane jednak, tylko jest to nakładka. Haczyk. Jeśli jest to haczyk, to naprawdę bardzo to mocno trzyma wszystko. No, przyznam szczerze, że solidnie to jest zrobione. Zresztą ona mi spadła wiele razy, a się nie potukła, ani się z nią nie działo, więc może właśnie dlatego, że tak ma ładnie to ustabilizowane. Słuchajcie, więc na tym jednym udało mi się tu podważyć, przesunąć nożem tu. I też jest haczyk, ale się wyłamał, więc podejrzewam, że od tej strony jest zaczepione, a od tamtej właśnie wtopione w ten plastik. Spróbuję Wam to pokazać na przykładzie tego drugiego, czy mi się uda tak samo, czyli tu wciskam, bo tamtej prawej strony to nie ma szans w ogóle. No właśnie, i tu. Naprawdę mocno to trzyma. Tu się nie martwię, że to powyłamywałem, bo i tak ten koszyczek jest większy. No. O, przyznam Wam, że to naprawdę mocno się działo. Teraz spróbuję to rozgiąć i otworzyć. I odpadło całe. Czyli to było na zatrzaski. Z jednej i z drugiej strony, słuchajcie, ale bardzo ładnie spasowane. Więc jakbyście tego typu lampkę rozkręcali. No i tutaj tylko mamy podłączenie plus minus. Koszyczek może uda się wcisnąć, później wszystko pozamykać, pokleić i tyle. Tak, często już są stosowane cyny bezołowiowe i one są niestety dużo twardsze. Dlatego trzeba troszkę więcej grzać, tak jak tutaj widzicie. Wcale to nie jest tak, że to jest 140W lutownica. Fakt, że dość cienki grot założony, znaczy cienki jak na 140W. No i tu wcale to najgorzej nie wygląda. Tylko teraz chwila prawdy, czy to się tu zmieści, ten koszyczek. No i się niestety nie zmieści. Niestety. Więc za dobrze by było. Łącznik musi być jakiś trójpozycyjny, bo jest mechaniczny. No, ciekawie zrobione. Słuchajcie, w związku z tym, że nie udało mi się popsuć jakby tego do końca, to postanowiłem, że zrezygnuję z tego koszyczka, chociaż jest fajny, ale on się tu nie mieści. A tu na tyle nie zniszczyłem, że to można przykryć, czyli zostawić tą oryginalną klapkę baterii, to wyciąć i wtedy zrobić tu sobie miejsce. A tu po prostu przylutujemy na stałe przewody. Ten przełącznik faktycznie jest przełącznikiem trójpozycyjnym, chociaż tu są jakieś rezystory, więc myślałem, że tu może jakiś tranzystor przełącza. Czyli pozostaje mi jedno ogniwo założyć bez koszyczka i w tej części, bo ono się tutaj na styk zmieści. Jeszcze się upewnię, czy na pewno to się tu zmieści, ale to są dosłownie milimetry, ale się zmieści. To obetnę jak zwykle szybko, pewno mi się nie będzie chciało żadną szlifierką precyzyjną, bo to znowu robię coś do siebie, a nie do klienta, bo zawsze mnie w komentarzach zjeżdżacie tam, że coś niedokładnie robię. Tak, jak robię do siebie, to szef bez butów chodzi i to robię byle tylko było funkcjonalne, a nie musi być wcale ładnie wyglądające. Ma pełnić funkcję.
Teraz ktoś by powiedział, jaka jest różnica właśnie z tym boost konwerterem, po co to podwyższać napięcie, robić straty mocy, no po to właśnie, żeby równo się ta żaróweczka świeciła. Ładowarka, to też, to kosztowało chyba z 3 zł, ten boost konwerter. Ładowarka na micro USB też kosztuje coś koło tego. Zamontuję ją gdzieś tu do góry, żeby można było podłączać i ładować. No dobra. Lutujemy plus minus. Jak już wcześniej uregulowałem na 5 V, reguluje się tym wieloobrotowym potencjometrem, tutaj tym niebieskim. Wieloobrotowy to znaczy, że 1, 2, 3 obroty, kilkanaście, kilkadziesiąt obrotów można nim zrobić, w zależności, no na pewno więcej niż jeden, wieloobrotowy. I też myślałem na początku, że jest popsuty ten boost konwerter, ale okazało się, że właśnie po prostu bardzo dużo trzeba kręcić. Tak to polutowałem, czyli tam, gdzie był plus do Vout plus, czyli out to jest wyjście, out minus niebieski, tutaj Vin plus, Vin, czyli napięcie wyjściowe plus minus. I to, co jest teraz najtrudniejsze, to lutowanie do ogniwa. Ale powiem Wam, jaki jest sekret, bo żeby go nie grzać za długo. Ja zawsze odskrobuję, albo o, tutaj są, było przygrzane, to ucinam to, co było przygrzane. Są zazwyczaj dwie takie dziureczki. No dobra, nie zobaczycie pewno. Dwie takie miejsca po zgrzewarce. Odskrobuję wszystko, co się da. Wtedy szybciej, łatwiej powinien chwycić. Tak samo robię od razu od strony minusa. No, czyli obciąłem to i obskrobuję w tym miejscu. I teraz dużo cyny, trochę kalafonii. Kalafonii nie bójcie się używać. Zawsze można ją zmyć. Jeśli potrzeba, kalafonia czasami zawiera dodatki kwasowe. Oczywiście w cynie często też to jest cyna z kalafonią, ale jest jej mało, jak i tej kalafonii, ona jest cienka. Jest mało kalafonii, jak i mało cyny, bo to jest cienka cyna. I teraz dokładamy, grzejemy jak najkrócej się da. Zrobił się taki bąbelek. No, mógłby się troszeczkę rozlać, ale może też jest dużo cyny, więc od razu przylutujemy. Tylko to sobie obetnę. No tak, jak zwykle nie mam odcinaczek pod ręką. Na dodatek trucików, o ile na minusie nie przeszkadza, to na plusie lepiej, żeby ten kołnierz właśnie, który jest, gdyby go nie było, warto to zaizolować, bo dlatego, że tu dookoła już otacza ten środkowy plus, otacza dookoła minus i żeby się przez przypadek to nie zwarło, to no tu mam trochę za dużo cyny, ale już tak zostawię. Powinno być dobrze, a najlepszym testem jest pociągnięcie, nie urywa się. Widzicie, tu jeszcze zobaczyłem jedną rzecz. Ten DC Boost konwerter lepiej za włącznikiem podłączyć i zaraz to będę zmieniał. Natomiast no, trzeba tutaj sobie najpierw dokończyć lutowanie tego zasilania. Kalafonii trochę przenosimy i grzejemy. Nawet widać, jak ładnie ta cyna złapała, ta, która już była na grocie. Ale tutaj wychładza się zdecydowanie mocniej. Dzięki temu, że tym nożykiem poskrobałem, tam właśnie zrobi się ten kontakt. I jak świeci. No, zobaczcie.
Bardzo fajnie, bardzo jasno, naprawdę. To nie jest, nie można na to patrzeć. To są nie tak jasno. Więc może troszeczkę napięcie zjadę na tej przetwornicy. 5,04. Kręcimy na 4,80 dla bezpieczeństwa. Dobra, 4,8 i niech tak zostanie. A oczywiście boost converter z 4,2, zobaczymy zaraz na ile jest naładowane. Na 4,18, 4,17 jest naładowane. A po stronie wyjściowej ustawiłem 4,80. Równiutko i wtedy ta intensywność świecenia tego światła będzie taka sama, naprawdę razi. No, czyli teraz trafiłem na kolejny jakby problem. Czyli żeby ten włącznik wykorzystać do uruchamiania dopiero przetwornicy, to przerwać należy tą ścieżkę, która tutaj jest poprowadzona z tego włącznika do rezystorów i dalej do tego LED-u. Ja się tak tylko jeszcze zastanawiam, jakie napięcie jest za rezystorami, słuchajcie. I chyba to sprawdzę przed przecięciem ścieżki, bo jak tak, to wylutuję te rezystory i podłączę to tutaj. Rozumiecie, o co chodzi? Po co? Rezystory to jest zawsze coś, co traci się energię i zamienia w ciepło. A te LEDy na przykład, powiedzmy, będą na 3 V, to ja boost konwerterem nie, ale wtedy założę buck konwerter. Back, buck się pisze. Nie wiem, jak się czyta prawidłowo. Coś tam widać. To włączamy na raz, na dwa. I teraz sprawdzimy napięcie wejściowe, czyli pomiędzy minusem a przed rezystorem w tej chwili mierzę. Mamy 4,66, czyli tutaj przetwornica za przetwornicą tu jest, a za rezystorem będzie 2,8. Jest 2,8. Więc tu mamy utratę napięcia 1,7 V. To 1,7 V musi się zamienić w ciepło, czyli mierzę w tej chwili na rezystorze, słuchajcie, nie? Nie wiem, czy to widzicie, czyli po prostu to są dwa rezystory równolegle. Zaraz zmierzymy ich rezystancję, ale pod napięciem tego się pewno nie da zrobić, więc wyłączamy. Tu jest rezystor, przyłączyłem już na mierzenie rezystancji, zakres jest auto. Ohma mają te rezystory, czyli one są pewno 8-ohmowe około, ale że tak, 8R2 jest na nich informacja, to są małe rezystorki SMD, więc dwa równolegle dają połowę, dwa identycznej rezystancji rezystory dają połowę, czyli 4,1. To się wszystko zgadza, ale to oznacza, że tu się wytwarza niepotrzebnie ciepło. Więc mój pomysł z boost konwerterem, tylko po to, żeby za chwilę rezystory to zbijały, jest bezsensowne, bo to zawsze utrata mocy. Natomiast buck konwerter, słuchajcie, jak na złość mam tylko taki dosyć mocny, bo on jest chyba 3-amperowy. Ale ja się na niego skuszę, bo to wygląda na to, że napięcie tutaj było 2,8. Tak, 2,8. Więc prawdopodobnie to są diody 2,8 V. I też się zastanawiam tylko, czy ten buck konwerter, czyli obniżający napięcie,
urządzenie to jest obniżające napięcie, czy tutaj pójdzie wyregulować, no to jest LM2596, a to było MT3608, w razie coś, ta płytka. No dobra, to rozlutuję i podłączę obniżające napięcie i zobaczymy, czy uda się 2,8. Jak się uda, to rezystory pominiemy. Zawsze będzie mniej strat energii. Więc oczywiście regulowanko teraz nas czeka. Czyli regulujemy na 2,80. W tej chwili jest 3,6. O, i zobaczcie, teraz praktycznie pół, nawet nie obrotu, i taka od razu różnica. Dwa, sześć, dwa, siedem, dwa, osiem tam było mniej więcej. Postaram się tak ustawić. Dobra, nie będę kombinował, bo naprawdę tu niewielkie ruszenie, jest ogromna zmiana. Rezystory faktem, że są na tyle fajne, że są przy okazji bezpiecznikiem, czyli jeżeli jedna z diod tutaj w tym połączeniu spowodowałaby zwarcie, to ten rezystor by wystrzelił, a tutaj może nawet dojść do przegrzania czegoś innego, jeżeli bezpośrednio to będzie podlutowane. Teraz jeszcze Wam wtrącę taki moment, bo mi się przypomniało, że ona bardzo lipnie świeciła, jak już te baterie rozładowała. I zobaczcie, no niby świeci, nie? To jest te 2,8 V, w tej chwili normalnie podane tak, jak ona fabrycznie była, czyli na te trzy baterie AA. I tu jeszcze to tam, coś tam świeci, niby. Ale jak się przyłączy tu, to już to jest takie światło, no że jest. Ale mogę się na nie spokojnie patrzeć. Mogę zobaczyć każdą diodkę, która tutaj jest. Kamera tego nie uchwyca, tak jak moje ludzkie oko, ale no jest w tej chwili na pewno za niskie napięcie, więc nie daje swojej fajnej skuteczności i jasności świecenia. Ale że za chwilę pominę te rezystory, podlutuję bezpośrednio przed rezystorami, no to w tym momencie będzie świeciło tak, jak powinno. No już przylutowałem teraz przed rezystorami, czyli te żaróweczki, te LEDy są przed żarówkami, więc oczywiście jedynka działa, ale wpadłem w międzyczasie na genialny pomysł, że tą żaróweczkę podłączymy bezpośrednio pod tą baterię, bo nie będzie znacznej różnicy w jasności. Jak widać, to jest w tej chwili te 2,8 V. Ale tutaj już jest w tej chwili bardzo ładnie jasno i niemalże się nie mogę patrzeć na tą lampkę. 2,8 V wystarcza do zasilenia tych LEDów. Ciepło się też tu z tyłu nie robią, ani gorące, więc jest dobrze. Czyli mamy zasilanie z bateryjki. Jeden włącznik będzie zasilał przetwornicę, a drugi włącznik będzie bezpośrednio zasilał tą diodkę, żeby no to sterowanie zostało. Nie będzie świeciła tak prawidłowo, intensywnie, jak powinna, ale na tej mniej mi zależy, nawet jakby w ogóle nie działała. Słuchajcie, więc mam tutaj te płyteczki. To jest oczywiście ich kilka, bo kupiłem chyba po złotówce za sztukę, więc kupiłem tego dużo i dostałem w ten sposób razem zestalone te płyteczki. To jest nie mini USB, jak mówiłem, a mikro USB. Fajniej, aby było nawet USB-C. Już najnowocześniejsze. Te płytki, one są już przełamane prawie, to znaczy nacięte, a nie połamane. I trzeba je właśnie złamać, żeby uzyskać jeden taki moduł. I tak jak faktycznie mówiłem, on ma wejście i wyjście. Czyli wyjście podłączamy oddzielnie, a baterię podłączamy oddzielnie. Zaraz zobaczymy, czy wspólnym jest plus, czy minus. Tak czy inaczej trzeba to złamać w ten sposób.
mamy przetwornicę, czyli to jest przetwornica obniżająca napięcie z 5 V do 4,2 z balanserem jakby tego ogniwa, czyli z pilnowaniem, aby go nie przeładować i nie naładować, nie rozładować za mocno. Odłączę tu zasilanie, jeżeli będzie już zbyt niskie. Teraz tylko sprawdzimy, czy jest wspólny plus, czy minus, czy nie ma wcale. Co by było kłopotliwe, no tak ustawiłem sobie na wolty i się dziwię, że nie ma wyświetleń. Minusy nie są wspólne. I plus jest wspólny. Czyli bateria sterowana jest minusem, a plusy są wspólne. Oczywiście jeszcze też trzeba sprawdzić, oprócz właśnie tego, co tu jest wspólne, warto też sprawdzić, czy minus jest wspólny. Wtedy wystarczy do przetwornicy podłączyć plus, minusy zostawić tak jak tam są, a tylko plusem, lub odwrotnie właśnie wtedy, bo często takie przetworniki DC-DC, trzeba zwrócić uwagę, bo mają czasami inwersję polaryzacji, szczególnie backbust konwerter, czyli ma dwa w jednym, czyli umie obniżać i podnosić napięcie, więc tutaj tak mi się wydaje, na płytce widać drukowanej, że powinien minus być wspólny, ale nie zawsze tak jest, słuchajcie, więc warto to sprawdzić. Czyli multimetr ustawiony na rezystancję, sprawdzamy. No tak. Zero. Tu już było oblutowane, dlatego i na plusie nie powinno być przejścia. Więc w ostateczności mamy tak. Przetwornik, ładowarkę mikro USB do litowo-jonowych. Przetwornik, back converter obniżający napięcie, wejścia nie podłączyłem, in minus nie jest podłączone, bo jest wspólne. I teraz to trzeba poskładać tylko. Martwię się, że to mi się nie zmieści, ale to będę się tym martwił za chwilę. Teraz wam pokażę, że tym sposobem działa ta lampka, ale ona może niestety świecić coraz ciemniej, jak będzie się bateria, to ogniwo litowo-jonowe rozładowywało. I to, co jest dla mnie ważniejsze, czyli po przełączeniu uruchamia się back konwerter obniżający napięcie do 2,8 V, jak wiecie, i który powoduje, że pięknie i jasno się tu świeci, przede wszystkim równą jasnością, niezależnie od tego, jakie będzie napięcie na tym ogniwie, czy będzie 4,2, czy będzie 3,7. Poza tym, jeżeli rozładuję, to ma w sobie też kontroler przed rozładowaniem ogniwa, więc odłączy tutaj napięcie od tego układu i dzięki temu nie rozładuje nam baterii do zera. No. Zamykamy to i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Jeszcze oczywiście zanim złożę, jeszcze mam jeden kabelek do przygotowania, to podłączę, czy w ogóle ładuję. Wszystko poskładam, posklejam. Mamy ładowanie. Z tego co pamiętam, tutaj jest niebieska również dioda i po pełnym naładowaniu zaświeci się na niebiesko. Przy okazji akurat, bo chwytam rurkę termokurczliwą i słuchajcie, zostawiłem ją na słońcu latem zeszłego lata. No i niestety stało się tak, że wszystkie prawie rurki się zamknęły. No i niestety, co niektóre mogę tylko wykorzystać, wycinam kawałeczek i używam, no bo niestety o, ta się na przykład już akurat prawie nigdzie nie nadaje, oprócz do tego, co tutaj potrzebuję, więc dlatego ją wykorzystam, ale ona już jest ściśnięta. Zwyczajnie na słońcu zostawiłem to pudełko. Także nie zostawiajcie na słońcu pudełka. To będzie dobrze. Więc tak to wygląda już po złożeniu, po skręceniu. Tutaj tak na styk się dosłownie mieści, jakby to było od tego.
Tutaj wejście micro USB wklejone na gluta. Oczywiście ta cała płytka, tak żeby się razem z tym wszystkim trzymała. No i co? Sprawdzamy. Działać. Tu działa. Tu działa. I wtedy włącza się przy tej przetwornicy kontrolka. Jeżeli wyłączę, no to przetwornica też gaśnie. O to mi chodziło, czyli w tej chwili nic nie pobiera prądu, tak jak to było wcześniej, bo to było fajne właśnie w tej latarce, że to był włącznik fizyczny, ale jak się okazało, z rezystorami obniżającymi napięcie, a jak wiadomo, stabilizatory rezystancyjne, czy właśnie same rezystory, no po prostu zawsze na nich jest strata prądu, bo w postaci ciepła się oddaje. Trochę tutaj niestety przy tej klapce to zmasakrowałem. Niemniej jednak po zamknięciu, no właśnie, nie może być ta przetwornica za daleko, nie może być za blisko, ona musi być w idealnym miejscu, bo nie chcę wycinać tutaj takich wsporników. Tak minimalnie, no mogłoby być, ale się aż za bardzo nie wybrzusza. I te zatrzaskowe cudactwa też pewno będą się przykleić teraz, chociaż pewno się będą trzymać, bo to naprawdę mocno, tak. Czyli jeżeli z tej strony zakładam, od strony baterii zahaczam i dopinam tu, to naprawdę, o, porządnie się to trzyma, prawie nie ma śladu. Więc jakbym to powiedział, jest perfekcyjnie. No, także ktoś tam skomentował, że perfekcyjnie nie jest, no i na pewno to też nie jest perfekcyjnie, ale spełnia swoje zadanie, jest zrobione. Jeszcze fajnie by było, zobaczcie, wykorzystać te magnesy, tu puścić nóżkami kabelki, żeby to się stawiało na ładowarce, żeby się samo ładowało poprzez te magnesy, by tu napięcie doprowadzać. Oczywiście ten przetwornik jest, można tam podlutować dodatkowe zasilanie, więc można by tak było zrobić, ale ja już tak nie kombinuję, mi to się podoba i niewielkim kosztem, a naprawdę czadu daje nieźle. No, także zrobione. Kontrolki żadnej nie wypuszczałem na zewnątrz ładowania, to myślę, że jest zbędne. I tyle. Dzięki, komentujcie, lajkujcie. Hej!